Okej, to jeszcze my chcieliśmy coś powiedzieć. Gaduły? Chcemy powiedzieć kilka słów. A wy mówicie. Tak. Jak wszyscy tutaj doskonale wiemy, obóz Hufca Mielec i Hufca Rzeszów nie mógłby się odbyć bez promocji, bez robienia zdjęć i bez nagrywania filmików. Naprawdę jestem z was wszystkich dumna, nawet osób, które nie angażowały się w promocję bezpośrednio, bo przeglądając zdjęcia zauważyłam mnóstwo szczęśliwych twarzy, mnóstwo wspaniałych konfiguracji na zdjęciach, także to wszystko będzie na Facebooku, wszystko będzie na filmikach i tutaj zadanie dla was poobozowe. Wszyscy wchodzimy na Facebooka, lajkujemy, oznaczamy się, udostępniamy. Piszcie komentarze. Tak, piszemy komentarze, wysyłamy znajomym. Piszemy znajdzie. Słuchajcie, umawiamy się tak, że jak wrócimy do domu, bo to jest tak bardzo ważne, chodzimy na tą stronę i lajkujemy wszystko, co się tylko da. Od góry do dołu. Bo to spowoduje, że to będzie miało większą oglądalność i w ogóle ta strona będzie lepiej zauważana. Kto to zrobi? Ręka do góry? Super. Druhna też to zrobi, co pod drzewem siedzi. Super, Ania. Druhna też. Jakiś taki robis. I tutaj... Ojejku, ale dobrze wszystko. Tutaj mamy ratowniczkę. Okej, i chcieliśmy wyróżnić kilka osób, które były szczególnie zaangażowane w promocję. Przede wszystkim druh Max, który praktycznie cały swój wolny czas spędzał montując filmiki, które jeszcze nie wszystkie ujrzały światło dzienne, ale obiecuję wam, że wszystko będzie na Facebooku. Będziemy sobie to po prostu wrzucać, także Max, zapraszamy. To jest Maxiu, ajajo, ajajo, ajajo. To jest Maxiu, ajajo, ajajo, ajajo. Tak, jeszcze dla tutaj pokazania, zespół promocji dostaje takie rybki z takim grosikiem na szczęście, żeby wam się kojarzyło miło, ładnie z morzem. Kolejną osobą, którą chciałabym wyróżnić, jest Amelia, która niezwykle mi pomagała przy obrabianiu zdjęć. Naprawdę gratuluję, zapraszam do ciebie. To było fe! To było fe! To było fenomenalne, fantastyczne, no i fajne! Okej, I kolejna dzielna druhna Maja, która pomimo tego, że... Chodź powolutku. Tak, która pomimo tego, że niestety boli ją noga i źle się czuje, chciała się angażować i ma mnóstwo energii, żeby to robić. Gratuluję. B-R-A-W-O, brawo, 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 B-R-A-W-O, brawo, 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 B-R-A-W-O, brawo, brawo, brawo. No i nie mogłabym zapomnieć o naszej dzielnej fotoreporterce, która kręciła dla nas wideoblogi przez cały czas trwania obozu i jej dzielnej kamerzystce Laurze. Także zapraszam was do siebie, dziewczyny. Gratuluję, Oliwka. Gratuluję. Oliwka? Gratulacje. Rumba! Rumba, rumba, rumba! Gratuluję. Okej, kolejną osobą jest druhna Karolina, która teraz też robi zdjęcia. Zapraszam. Gratuluję. Gromkie brawa, 4,5! Kolejną osobą jest druh Maciej. Zapraszam. Również robił nam zdjęcia podczas wycieczek i zajęć programowych. O, bomba! Czemu nikt nie śpiewa z nami? No weź. O majda mdleje. Aha, na tym słońcu jest już gorąco. Dobrze, w takim razie ja też chciałbym wyróżnić swój zespół z Rzeszowa. Wymienię cały sztab i poproszę, żeby do mnie wyszedł. Tak jak zobaczę, no to proszę Kubę, ponieważ od paru dni zdobywa sprawność i dzielnie kręci nam filmy. Tosię, za robienie zdjęć. Marysię również. Aleks. Tak? Nie, pomyliłem. Kto tam robił jeszcze? Justyna wchodzi i robi zdjęcia. Szymon, Zosia, Antek Kozak, ponieważ obrabiał te wszystkie zdjęcia i publikował u nas na stronie. I Szymon i... a jest już. Dobra. Ole. No i Dawida jeszcze poproszę. Dobra, to zacznę od tego. Podobno na Zocie potrzebujemy różne rozpoczynki. Proszę rybkę. Musimy kąsić, bo oczy to są mają masę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Możliwe, że to karać. Proszę. Dziękuję. I tobie również dziękuję. No niestety stosowała. Dobrze, to wstąpcie. Dobra, słuchajcie, w związku z tym, że ogólnie zrobiła się pogoda, jest słonecznie, co powoduje, że część z was ma niedogodności związane z takim, że stoi na słońcu, a my tu stoimy w cieniu, akurat tak się złożyło. Kończymy apel. Ja wam bardzo szybko tylko powiem tak. Teraz idziemy sobie jeszcze na plażę porobić zdjęcia. Szybko, sprawnie robimy zdjęcia, żegnamy się z morzem. Zobaczymy, jak później jeszcze będzie z czasem, czy sobie udamy się jeszcze, czy się nie udamy. To zobaczymy. Później idziemy na podobóz i pakujemy się, ale na razie póki co jeszcze nie nosimy niczego do autobusu. Wszystko będzie na komendy i wszystko na bieżąco będziemy wam mówić. Po obiedzie jeszcze trwa pakowanie Karolina i ładowanie do autobusów na sygnał. Jemy kolację o godzinie 18, obiad o 13. Po kolacji zawiązujemy jeszcze krąg i udajemy się do autobusów i jedziemy. Bardzo was proszę wszystkich, abyście też na sygnał odpowiednio wcześniej zajmowali autobusy. Do obiadu będą gotowe listy autobusów, jak się dowiem ile jest miejsc w autobusach, ile mamy kadry gospodarczej, którą musimy zabrać. Pakujemy się do autobusu i jedziemy po kolacji. Wyjazd planowany o 19:00, powrót planowany na godzinę między 6:00 a 8:00. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Bardzo was proszę, żebyście zadbali o to, żeby naładować swoje telefony komórkowe i ich nie używać już w wolnym czasie, tak żeby wam wystarczyło energii na poinformowanie rodziców, o której będziecie. Tyle. Dobra, to jeszcze jedna szybka sprawa. Jest jeszcze jedna osoba, którą trzeba nagrodzić w szczególności i jest to nasz druh komendant. O Boże. Bo gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj. Także... ale będę jeździł. Naprawdę gorąco brawa. Chyba zawieszenie. Tutaj można kamerę przyczepić. Hej, super, bardzo wam dziękuję. Ogólnie w zeszłym roku dostałem pistolet na wodę, go cały czas używam. 2 lata temu dostałem samolot i ciągle nim latam. A teraz dostałem spełnienie marzeń, ja nigdy nie miałem takiego samochodu. To się wytnie i tak. Ja nigdy nie miałem takiego samochodu i w sumie zawsze chciałem sobie taki kupić. I w sumie dostałem. Parametry techniczne. No, super, no po prostu no rewelacja, no można wszystko nim. Matka mi. Dziękuję bardzo. Chodź, bo... Dobra. 4 palety. A, mam. Jeżeli chodzi o cichego przyjaciela, to rozdamy go sobie wieczorem, tuż przed wejściem do autobusu. Nie przeszkadzajcie sobie. Ale idziemy tak, nie znaczy, że my no, na serce. Idziemy w ten noc. Teraz idziemy? Tak, to nas. Ej, jest. O, szwermanko będzie. Dobra, idziemy. Wasi, komenda i... To ma nóż. Ojejku. Ojej, to zabieram już. Baczność. Pocznij. Prawo, zwrot. Ja muszę przejść na plażę? Tak. On jeszcze pływa. Nie. Jak wejdziesz do wody, to tak sobie powodzi się zaleje to będzie. Kto to jest? Maja? Maja?